Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam was bardzo serdecznie. Kochani, słowo dzisiejsze to owce. Niespodzianka wielka w dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi o tym, że owce czynią miłosierdzie. Ale zanim owce są zdolne do czynienia miłosierdzia, to same muszą to miłosierdzie przyjąć. I to jest trochę kontynuacja naszych rozważań z jednego słowa sobotniego. Uznać to, że jesteśmy tymi, którzy wpierw potrzebują miłosierdzia. I kiedy to miłosierdzie przyjmiemy, będziemy w stanie to miłosierdzie okazać innym. I to jest jedyna droga, jedyny klucz. I tego sobie i wam, kochani, na ten Wielki Post życzę. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i pamiętajcie, że dzisiaj opublikowaliśmy pierwszy odcinek rekolekcji wielkopostnych z Józefem Brodą. Mam nadzieję, że nie zabraknie was wśród uczestników tego niesamowitego wydarzenia.